Cześć, to jestem Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi drodzy zadymiarze, w dzisiejszym odcinku zagramy najdziwniejszą mapę, w jaką przyjemność miałem grać. Mapa nazywa się Mata Mata i no, nie opowiem wam dokładnie, o co w niej chodzi. Jest ona w trybie solo, ale za chwileczkę wszystkiego się dowiecie. To jest po prostu zbyt skomplikowane. Ale za to mogę w łatwy sposób wytłumaczyć wam, jak nie przegapić kolejnych odcinków z gry Brawl Stars. Wystarczy, że naciśniesz ten czerwony przycisk, który znajduje się na dole i zasubskrybujesz mój kanał z dzwoneczkiem, jeżeli jeszcze oczywiście tego nie robisz. Pamiętajcie, że lecimy po milion w tym roku, a do końca roku zostało już kilka dni, więc mam nadzieję, że mi pomożecie. Oczywiście łapka w górę też by była mile widziana, dlaczego by nie, jeżeli dostaliście fajny prezent pod choinkę, no to strzelajcie łapeczkę w górę. Każdy, kto jest zadowolony ze swojego prezentu, dostaje łapkę w górę i w komentarzu napisze, co dostał. No to teraz może ja zabawię się świętego Mikołaja i rozdam dwa razy kod PSC, za który będziecie mogli sobie kupić Megaboxa, a dokładnie dwie osoby, które podesłały swoje dwa krótkie filmy, które robią zakupy z kodem Farel. Dziękuję wam ślicznie za wsparcie. Pamiętajcie, jeżeli robicie jakieś zakupy z kodem Farel, nagrywajcie to, podsyłajcie mi na mój e-mail kodfarel@gmail.com. A jeżeli wasz krótki film pojawi się u mnie na odcinku, to znaczy, że wygrałeś Megaboxa. Więc koniecznie sprawdź swoją skrzynkę mailową, jeżeli twój krótki film pojawił się u mnie na odcinku. A po nowym roku w sklepie Pixi pojawi się nowa kolekcja, więc oczekujcie. Dzisiaj, moi drodzy widzowie, zagramy w bardzo dziwną mapę, która nazywa się Mata Mata i jest w trybie starcie solo. Tak ona wygląda. Zobaczcie, jak to dziwnie wygląda. Jest to taka mapa a la labirynt. Trzeba dobrze się przemieszczać, żeby nie zostać wyrzuconym albo w strefę, albo żeby na przykład nie wskoczyć jakiemuś chłopowi na głowę, który przypadkiem akurat grał bólem, a ty grałeś Piperką i nic mu na blisko nie zrobisz. Rozumiecie, o co chodzi. Więc zagrajmy sobie na samym początku. Ja wziąłem sobie tutaj Edgara. Nie wiem, która postać się sprawdzi tutaj najlepiej. Okej, zaczynamy. Zaczyna być ciekawie. Dobra. Wyskakuje trampoliną od razu tutaj. Teleportowało nas gdzieś tu. Teraz lecimy tu. Może sobie nabiję gadżet. O nie, Daryl. Holipka! Uciekam! Udało mi się uciec. Uciekam dalej. O nie, to się chyba źle skończy. Chyba wylecę za mapę. I co teraz? Nie, tak być nie może. Farel, uciekaj! Nie! Mówiłem? Ta mapa jest poryta. Spróbujmy jeszcze raz. Ale może faktycznie Daryl jest przepisem na sukces w tej mapie? Zagrajmy sobie jeszcze raz Edgarem, bo źle prawdopodobnie nas zrespiło. Postarajmy się to przejść. Dobrze. Jeszcze raz. Dużo Edgarów. Yolo. Od razu sobie nabijam gadżet, wiecie? Bo gadżet jest tutaj mega ważny. Wyjaśniam go. Dobra, chłopacy porobieni! Kolejni! Łatwiutko zwali, panowie! Patrz, kolejny! Wygrywam to! Lecę tam! Dobra, udało mi się. Nie, nabijaj się ult! Lecę, nie w tą! Okej! Dobrze, że przeskoczyłem w ten sposób! Gadżet, nie! Nie! Uciekaj, Farel! Nie! Zginę! Jestem tu headem! Ja dziękuję, porobiłem chyba z sześciu. Dobra, jeszcze raz. To jest do wygrania. Już chyba znam taktykę. Muszę patrzeć konkretnie, w którą stronę jaka trampolina jest ustawiona. Dobra, postarajmy się jeszcze raz, pomyślmy. Do przodu. Robimy od razu tak. Nabijamy ulta. Ten chłopak tutaj ma 200 IQ, bo on sobie poczeka. Albo jest AFK, albo ma 200 IQ. Poczeka, aż strefa zaczyna się zamykać, a wszyscy się wybiją. Okej, lecę. Tylko żebym nie trafił na jakiegoś chłopa, który ma bardzo dużo power cubesów. Proszę, nie traf. Ems, najgorzej. Shelly to było, rozumiecie? Uciekajmy jak najdalej. Lecę tam. Okej. Chyba się udało dobrze to zrobić. Gadżet. Rośnij szybko, ulcik, rośnij. Dostaję od strefy, uciekam. Ej, to jest dziwne, to jest mega dziwne. Wielkie starcie, showdown.
Dobra, uciekam znowu! Gadżet! Jest! Jest! Udało się! Ta mapa jest mega zimna. Dobra! Wiemy, że Edgarem jesteśmy w stanie to przejść. Ja bym sobie tutaj zagrał Darylem. Z Darylem jest taki problem, że musimy sobie naładować szybko ulta. Nie no, Dynamajki, serio? Dynamajki? No i dobra, teraz potrzebowałbym poczekać na jakiegoś chłopa. Ale dolatuje ten dynamit Dynamajka, widzieliście to? Szeli. Gin, 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 Szelka! Uciekam! Z rozjechana! Nara! Okej, okay, udało mi się jakoś przeżyć. Lecę dalej, lecę dalej. Nabijaj się szybciej, ult, wariacie, bo ja tego nie przeżyję. Dawaj jak najszybciej. Jest dopiero połowa. Gdzie jest Dynamajk? O kurde, jak ja mam teraz z nimi przeskoczyć? Nie, teraz ginę, ginę. Nic nie zrobię. O kurcze. Lecimy jeszcze raz, ja to przejdę Darylem, uwierzcie mi. Te beczki chyba możemy rozwalić z tego co kojarzę, więc postaramy się to zrobić. Startujemy z prawego narożnika, a ten Colt już sobie rozwali. Widzieliście jakie 200 IQ? Jak to jest najłatwiejszy sposób na wbijanie puszek, skoro ten Colt od razu sobie rozwala na dzień dobry. Uciekam, uciekam, wy się tam bawcie mordeczki. Dobra. Uciekam, Nara. Nie no, zginę chyba. 2000 HP, czemu się nie leczę? Dobra, uleczyłem się. Uciekam dalej. 4 zadymiarzy w grze. Jestem, El Primo jakiś leszczyk. Meteoryt, nie. Gold. Rozjeżdżam cię, to garda. Nie, nie wierzę. Nie wierzę, druga ranga. Ciężko jest tu przejść Darylem, serio. Sprawdźmy tą taktykę na Colta, ponieważ Colt ma bardzo fajny gadżet. Spójrzcie na to. Colt ma super gadżet, który od razu rozwala i się śmieje z was wszystkich. Colt się z was śmieje. Ej, ale jak to się stało, że tamten nie poleciał? Wystarczy zrobić naprawdę... Naprawdę wystarczy zrobić krok do tyłu? Naprawdę wystarczy zrobić krok do tyłu, żeby nie polecieć? Ale że ten tik taki chami prostak, zostaw mnie ty, chamie największy. To jest 200 IQ przecież. Colt jest, jeżeli macie srebrną kulę, to jest 200 IQ za granie. Zobaczcie, zobaczcie. 7 zadymiarzy, a ja chilluję bombeczkę. Za chwileczkę strefa dojdzie, ale postaram się to przeżyć. Zróbmy tak. Nie gadajcie, że te beczki też rozwalam i sobie przechodzę tutaj elegancko. Oczywiście, że tak, a tam stoi Frank. Daryl walczy z Frankiem. Ile ten Frank ma power cubesów? No zabij go, zabij go! Nie no, wielkie starcie, zostawać z Frankiem! Siema gościu! Ja niestety ginę, byczku! Bo ja nie mam jak z tobą walczyć nawet. Ale postaram się do ciebie doskoczyć i jeszcze cię znokautuję, szefie. Nie! 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 Najgorzej! Najgorzej! Ach, no dobra. Teraz wygrywam Colta. Ja wam mówię, mam dobry plan. Prawie jestem na środku, jestem na środku? Jestem na środku, coś pięknego. Okej. Okay. Bait na trampolinę nie wyszło. Nie, nie wyszło! Byłem na środku, jestem z banem roku. Wybiło mnie teraz nie wiadomo gdzie. Jak trafię na jakiegoś bula, to się mega wkurzę. Mega się wkurzę. Wracaj, Farel, tam gdzie powinieneś być. No i prawie był ból. Dobra, uciekaj! Na szczęście się udało. Wyjaśniam go. Chodź tutaj na Mike, cwaniaczku. Leży, 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 leży. Woo! Nice. Dobra, jakoś mi to idzie. Ale nie jest powiedziane do końca, czy to wygram. Daj na Mike. Leży. Dobra, jest dobrze, jest dobrze. Mam 3 power cubesy, oni mają po jednym. Tamtego prawdopodobnie po lewej ściągam na bombę. Na chwilę obecną nie będę rozwalał tych beczek, ponieważ nie ma to najmniejszego sensu. Bo może tam wylądować jakiś ból. Ale nie. Sekunda, a więc tak. Chodź, chodź, chodź tu, chodź, 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 kumpel. Ale że ja go tak robię, jak leszczyka. Siema mordo. Wygrywamy to! Wygrywamy to! Bardzo prosty sposób. Coś pięknego! Ta mapa jest
najbardziej zwariowaną mapą, jaką grałem. Serio. I to było na tyle z dzisiejszego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobało, ta mapa jest naprawdę przedziwna. Ja sam osobiście się mega na niej bawiłem, mam nadzieję, że wy też zagraliście w tą mapę, ponieważ ta mapa była dostępna w grze przez 24 godziny. Dajcie znać, jakimi postaciami udało wam się wygrać. Tutaj macie kolejne filmy, które musicie koniecznie obejrzeć, wpisujcie kod Farrell do sklepu Brawl Stars. Ja już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się, cześć!